super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki vlog z Warszawy, ponieważ zostałam zaproszona tam na nagranie ASMR u Claudii Leclerc oraz na uroczystą przedpremierę Akademii Pana Kleksa. Naprawdę było super i dużo się działo, więc zapraszam do oglądania. Hello! Przypiąłem. Hejka kochani, pierwszy przystanek w Warszawie u Claudii Leclerc i będziemy nagrywać ASMR. Musimy mówić bardzo cicho, bo ręka ma... Każdy głos słyszy o wiele, wiele głośniej. Ten głos to piesek. Widzicie? Właśnie już hita na ASMR. Lekka, do powodzenia. Dzięki. Hejka, kochani. Two hours later. My już jesteśmy w hotelu Merkury, obok właśnie, naprzeciwko do tych tarasów. No i teraz... No i zjedliśmy oczywiście w restauracji kolacyjkę, a teraz idziemy spać, bo jutro czeka nas ważny dzień. The next day. Okej, dzisiaj jest już kolejny dzień, 18 grudnia. Ja się szykuję na premierę filmu Akademia. Przedpremierę filmu Akademia Pana Kleksa. I otworzyłam. No nie, znowu zgubiłam, poczekajcie. A dobra jest. Otworzyłam sobie kolejną szufladkę z kalendarza adwentowego i trafiłam właśnie taką konturówkę do ust, więc super. Mam teraz na ustach, bo sobie tak patrzyłam. I patrzcie na to. Możemy tak trzeć i nic się totalnie nie zmywa, więc super. I nagrywałam jeszcze relacje. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy i pokażę Wam, jakie dotychczas rzeczy właśnie zdobyłam, no trafiłam. I poczekajcie, to ogólnie było tak ładnie jeszcze zapakowane, taką bibułę czy coś w tym stylu. I pierwsza rzecz to był taki właśnie błyszczyk, mogę Wam pokazać na ręce jak wygląda. Ogólnie to, patrzcie, on ma takie słodki aplikator w kształcie serduszka i tak on wygląda. Mi się mega podoba ten kolor i pachnie tak trochę miętowo. Ale nie powiększa ust. Tak wygląda to serduszko. Ja tak pomyślałam, że w sumie tymi takimi końcówkami od serduszka można sobie na przykład tak ładnie wykonturować, wykonturować usta może. O tak, tak. A tym takim, tą grubszą częścią może po prostu po powierzchni ust sobie dać ten błyszczyk. Ale dobra. Kolejna rzecz to... To jest takie serum. Uwaga. O, to było takie serum. I ja już używałam je i było bardzo fajne. Ale ogólnie to wszystkie te rzeczy są takie sweet, bo one są w takiej miniaturowej wersji bardziej. I mega słodko wyglądają. Kolejna rzecz to jest rozświetlacz i mega się ucieszyłam właśnie, jak go dostałam. I jest naprawdę przepiękny. Ja go używałam na policzki, ogólnie na nos i jeszcze tutaj w kąciki. Też Wam pokażę, jak wygląda. Nie wiem, czy teraz będzie widać tak ładnie, taki wiecie. Czekajcie, pokażę Wam tutaj. Nie wiem, czy widać takie teraz, bo nie ma takiego super światła. Okej, okay, kolejna rzecz. To jest olejek do ust. To jest olejek do ust, tak. I on już jest chyba takiej wielkości, taki pełnowymiarowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się mylić i zobaczcie. On ma taką kuleczkę. Też Wam pokażę na ręce, tylko już nie ma miejsca. Dobra, tutaj. Nie, gdzie mogę to pokazać? O, tutaj. Dobra. O, jest tutaj taki. Też bardzo fajny i to jest mega przyjemny się tak kłada tą kuleczką. Kolejna rzecz to tusz do rzęs. I tak samo już go używałam dzisiaj, ale już zmyłam ten tusz do rzęs i wczoraj. Jest według mnie też bardzo fajny. Dobra, teraz kolejna rzecz. Jeżeli jest w takiej miniaturowej wersji bardziej. To jest właśnie konturówka do ust. I to też jest chyba takiej mniejszej wersji, mi się wydaje. No i to już macie już pokazaną w sumie jak wygląda. Bardzo fajny ma też kolorek. I na razie to wszystkie rzeczy. Ile jeszcze zostało? To było tutaj tak. To jeszcze zostało 6. No to 6 później jak otworzysz, to też dogramy tego filmu. Tak, dogramy, więc okay. Oglądajcie. Teraz się musisz szykować. Tak, muszę się szykować, muszę to zmyć. Okej, okay, idziemy już. Okej, zobaczcie, tak wyglądają nasze stówki. Się mienią nieźle, więc super. No i jeszcze będziemy teraz zakończyć się
szykować w aucie. Dokładnie. A ja tak wyglądam. A Marcelek tak? Tak. A tata? Tak, a tata. Ja tak wyglądam. O tak. Idziemy. Okay, idziemy. Tak, lubimy właśnie zatrzymywać się w tym hotelu Merkury, bo tutaj jest wszędzie blisko. Tak, teraz. Nawet galeria, w razie jak coś potrzeba kupić. Czynna do 22. Właśnie. Okej, okay, jesteśmy już? Tak. W Teatrze Wielkim. Wow, ale tak, pozwolę sobie, dobra. Butelki, zobaczcie jakie ładne. I będziesz mogła, to jest magnesik, więc będą można zdobyć. Dziękuję bardzo. Okej. Świetnie, a Teatr Wielki naprawdę robi ogromne wrażenie i zobaczcie jak to jest pięknie. Idziemy do pana Kleksa. Po seansie mieliśmy też trochę czasu, żeby spotkać się z aktorami i na przykład zrobić sobie z nimi zdjęcie. Był bardzo wzruszający, pokazał, że każdy może wszystko i więc ja polecam, a jeśli wy jesteście ciekawi, to nie pozostaje wam nic innego, jak wybranie się do kina. Cześć Lenka, jak podobał się film? Cześć, był naprawdę super. Dzięki. Patrzcie, drzewa jak z filmu. Tak, super. O co tu chodzi? Otwieramy upominki. Upominki? I zamykamy. W formie tego paczkomatu. Zobacz. Lenka. Lenka, dawaj. Ale super. Dziękuję. Ej, nie mówiłaś nic, że paczkę zamówiłaś. Lenka. Nie mówiłaś nic, że paczkę zamówiłaś. Po tajemku. Super. Mega, mega fajnie. Lenka, jak z tym wyjazdem? Bardzo, to jest chyba jeden z najlepszych wyjazdów do Warszawy. Na pewno to jest jeden z najlepszych wyjazdów do Warszawy. Zgadzam się. Tak. Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, nie no, ekstra. Wracamy do hotelu. Wracamy. Gdzie my jesteśmy? No jak moglibyśmy tu nie? Okej, okay, idziemy. Dzisiaj jest czas, więc idziemy. Do dziewiątki idziemy. Zobaczcie jakie fajne autko. Marcelek Garbusik. Lewandowski. Zobaczcie, na niej jest w formie gazetek. Dokładnie, proszę. Widzicie? Tada! Ja będę biorę tego pracownika, tego pracownika. Tutaj wiszą dziewiątki. O, faktycznie. Mogę spróbować? Próbujemy! Pada. Jak tam? Poszłam. Coś się rzuci. I jeszcze są choineczki. Tak. Zobaczcie co zamówiliśmy, deskę burgerów. Ale pięknie wygląda. Super. Zobaczcie. Co jest? Pisze z czego? Tak, super. Stoi, mogę zobaczyć? Są cztery burgery, burgery przycięte na pół każdy. Jak smakuje? No. Tak, jak smakuje?
przepyszny, mega mi smakuje, serio. Pomina, ty masz co? Z krewetkami. Z krewetkami masz. No, ciekawie. Nie możemy wam pokazać tych trybun na górze, ponieważ to jest rezydencja, taka impreza, tak? Zamknięta impreza. Zamknięta impreza, więc po prostu jakoś innym razem sobie zobaczymy. A teraz wyszliśmy na dół. Tak, Sports Club. I jesteśmy razem. Też fajnie, zobaczcie. A po drugiej stronie są telebimy i oglądamy mecz. Okej, my już po jedzeniu naprawdę było przepyszne. Maciek sobie też kupił piłkę. Tak. Masz tam napis, tak? Tak, obsługa tak samo była mega miła, więc naprawdę mega, mega polecamy. Naprawdę fajna atmosfera, pyszne jedzonko. Klimat świąt, tylko brakuje śniegu. Tak. Co się stało? No to nieźle. Dobra, poczekajcie. Daj to mi, tak. No, tak to bywa. Okej, ja już wróciłam. To był naprawdę świetny wyjazd do Warszawy. A teraz, tak jak wam obiecałam, otworzę kalendarz adwentowy, ale z małą zmianą, dlatego że te dwie ostatnie szufladki po prostu otworzę na story i tutaj macie nazwę mojego Instagrama, dlatego żeby po prostu wszystko już było po kolei, żeby tego 24 grudnia otworzyć to ostatnie okienko i w ogóle. Ale dobra, teraz otwieramy, teraz otwieramy chyba tutaj, na tym skończyłam. O tak, i zobaczcie. To jest taka kredka do oczu i ona jest w kolorze bardzo, bardzo ciemnym, brązowym. Tak wygląda. Mega fajna dla mnie. Okej. Okay. Tutaj kolejna rzecz to był taki pędzelek. I on jest też bardzo taki mięciutki. Teraz. O, szminka i zobaczcie. Ona jest przepiękna i jest w takim rozmiarze pełnowymiarowym. I jak to się otworzy, to są takie usta. I jeszcze też wam pokażę, jak wygląda oczywiście. O, tak. Też mam bardzo ładny kolorek. Tutaj jest róż, więc mega się cieszę. I też wam pokażę, jak on wygląda. Ale wiecie co? Tutaj za dużo mi popłynęło tego różu, no ale dobra. O, jest. Tak, zdecydowanie za dużo. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, poczekajcie. On ma właśnie taki kolorek, bardzo też ładny. I to na tyle, bo właśnie tak jak już wam mówiłam, te dwie szufladki otworzę na story. Okej, kochani, to już koniec tego filmiku, a my życzymy wam zdrowych i wesołych świąt! Pa! Buziaki! Buziaki!